Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl i nadszedł ten jeden dzień w roku, kiedy będziemy zabierać się za Spyro na moim kanale. Tak, jest to pierwszy raz od jakiegoś czasu, kiedy znowu zabieram się za Spyro na moim kanale. Ostatni raz zabrałem się za Spyro w 2019 roku, jeżeli chodzi o Let's Play'e i, że tak powiem, po tym fioletowym smoku z łuch zaginął. Pozwólcie, że jeszcze jedną rzecz zmienię tutaj, zanim wam będę kontynuował moją jakże fajną gratkę. I zmieńmy na jakiś z motywów. Niech będzie to ten motyw. A czemu by nie? Bo już i tak nie ogrywamy Little Nightmares 2 na kanale, tak więc myślę, że można zmienić. No, tak więc wracam z powrotem i no cóż, tak jak już powiedziałem, w końcu nadszedł ten dzień, w którym będziemy zabierali się za trzecią część Spyro z kolekcji Reignited Trilogy. I troszeczkę, że tak powiem, wpieprzyłem się w zabawę, ponieważ teraz youtuberzy Drakej oraz CD zabrali się za Spyro 2 na ich kanałach. Oczywiście pozdrawiam serdecznie. Ja stwierdziłem, że do tej zabawy się oczywiście dołączę, no i sam nagram tym razem trzecią część, którą kiedyś tam nawet nagrywałem z wersji na PlayStation 1. Ale jako, że zrobiłem jedynkę i dwójkę jako Reignited Trilogy, no to grzechem byłoby ominąć trzecią część. Więc bez zbędnego przedłużania, mam nadzieję, że macie coś przygotowanego do picia i do jedzenia, bo dzisiaj wracamy do świata smoka i tym razem dajemy jemu więcej niż 5 minut, tak jak to było w przypadku Crasha Bandicoot. Ruszamy! Bardzo lubię swoją drogą to tło, więc zobaczymy, co na nas będzie w ogóle czekało po odpaleniu gierki. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. Mamy oczywiście logo Toys for Bob, czyli, że tak powiem, twórców duologii. Ale jak to, Michał, jakiej duologii, skoro przecież oni są odpowiedzialni za całe Reignited Trilogy? Otóż nie do końca. Już wam mówię, już wam śpieszę tutaj z wytłumaczeniem, dlaczego tak uważam i nie jest to żaden mój wymysł. Od razu mówię. Dobra, mamy tutaj oczywiście menu, title screen, nasz ulubiony. I teraz tak, zerknijmy sobie na zapisane stany gry i to jest mój save z 2019 roku, kiedy ostatni raz grałem na kanale w Spyro Reignited Trilogy, kiedy robiłem serię ze Spyro 1 i 2. I myślę, że teraz nadszedł czas ze zmierzeniem się z pierwotnie... Myślę, że teraz przyszedł czas na zmierzenie się z trzecią częścią, która ma obecnie 0% i wgłębieniu się w fabułę tak jakże zacnej gierki. Szczególnie, że ja mam taką tendencję, że z całej serii to właśnie najbardziej uwielbiam tutaj Spyro 2. Spyro 1 jest na drugim miejscu, a na trzecim zawsze był Spyro 3, czyli trochę ta gorsza część. Aczkolwiek, kto wie, może czwarty raz zagranie w Spyro 3 spowoduje, że zmienię na ten temat zdanie, bo nie mówię, że to jest jakby krap ani nic, tylko troszeczkę gorsza część względem całej trylogii. Dobra, ja się zamykam, my słuchajmy cutscenki. Niech się załaduje nam gierka i ruszamy z koksem. Nie ma to tamto. Podły plan obnażony. Okej, widzę, że z grubej rury zaczynamy. Ale tylko, kurde, 2 lata nie nagrywałem Spyro. Tylko 2 lata. Łapać!
Okej, no to mieliśmy tutaj ładną cutscenkę, nie powiem, że nie. Czarny charakter wkracza do gry. Zawiało chłodem. Udało nam się przejąć wszystkie jaja, Wasza Wysokość, co do jednego. Wspaniale! Może w końcu będzie z ciebie jakiś pożytek? Zajmij się pilnowaniem tuneli. Nikt nie może przez nie przejść. Ale kamper, ja pierdzielę. Ta Zoe to jest niezły kamper. Ona by kurde wszystkich w CS-a rozwaliła, nie? Rozpoczyna się desperacka misja ratunkowa. Gdzie jaja? Te otwory wychodzą na drugą stronę Smoczego Świata. Znaleźliśmy kilka jaj, ale są zbyt ciężkie, by je przenieść. Druga strona świata? Zapomniane światy. Spyro, musisz spróbować. Nikt inny nie przeciśnie się przez otwory. Dobra, no to jazda! Znajdź jaja i odzyskaj je, Spyro. W tobie ostatnia nadzieja. Już się robi! Oj, 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 aż uderzyłem w mikrofon z wrażenia. No to tak, moi drodzy, jesteśmy już w gierce. Jesteśmy tutaj, kurczę, wpieczone w gierce. Jesteśmy po cutscence, która wprowadziła nas do tej otoż gry. No i fabuła jest bardzo prosta, no. Skupia się ona na tym, że nowy antagonista, czyli czarownica, chociaż ja wolę ją nazywać czarodziejka, dlatego że tak przynajmniej było w oryginale, postanowiła wysłać swoją sługuskę, raczej kobietę na posyłki, zwaną jako Bianka. I ona postanowiła dostać się do Smoczego Królestwa, kradnąc jakby wszystkie 120 smoczych jaj. I naszym zadaniem jest teraz odzyskanie tych smoczych jaj, dlatego że są to nienarodzone dzieci, które będą szkolone kiedyś na totalnych wojowników, którzy będą bronili Smoczego Królestwa. Wiecie, przynajmniej ktoś będzie mógł zastąpić tego Spyro, co nie? No i co? Wszystkie mechaniki z poprzedniej części powróciły, czyli mamy dosłownie już na samym starcie gry Headbasha. Nie musimy tak więc zdobywać go i uczyć się na nowo wszystkich mechanik, tak jak to nas Hunter uczył i w zasadzie musieliśmy sami pokonywać bossów, żeby później oczywiście uczyć się tych mechanik. Tak więc można by powiedzieć, że już w sumie mamy start gry z jak najlepszym oczywiście tutaj powerem, bo nie musimy za bardzo, mówię, na takie rzeczy po prostu zwracać uwagi. No i co? Minimapkę oczywiście mamy w lewym dolnym rogu, jak możecie zobaczyć. I tyle, no. Myślę, że warto byłoby teraz zabrać się za zwiedzanie tego właśnie oto świata, w którym obecnie jesteśmy, bo jesteśmy po drugiej części świata, tak więc tak jakby byśmy byli w Chinach. Ponieważ tak, wskoczyliśmy w dziurę i w sumie jesteśmy po drugiej stronie świata, więc zobaczymy, gdzie dokładnie jesteśmy. Ale najpierw zainteresujmy się tym jajkiem. Izabela. No okej, to był nasz pierwszy smoczek, jak sami zresztą widzieliśmy. Tak więc jestem ciekaw, ile tych smoczych jaj tutaj będzie na nas czekało. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. Tak więc wsłuchajmy się teraz w muzykę. No, wsłuchajmy się teraz w muzykę, a ja za ten czas po prostu będę sobie tutaj zwiedzał. No i przy okazji odpalimy parę tych dialogów, żeby jakby gierka mogła ruszyć dokładnie. Rzecz ujmując. Cześć, Spyro. Możesz swobodnie rozglądać się w prawo lub w lewo. Aby szybko wyśrodkować kamerę za sobą, użyj środkowania kamery. Żeby rozejrzeć się wokół, możesz także wcisnąć akcję. Tak więc dzięki Zoe za tutaj nam powiedzenie, jak możemy oczywiście kamerą tutaj manipulować. Dzięki ci bardzo, chociaż twoja porada jest trochę guzik warta, no ale trudno się mówi. Idźmy zatem do przodu, zobaczmy, co ciekawego będzie miało miejsce. O, coś leci. A więc to ty! Przybywasz na ratunek skradzionym jajom, he? Przykro mi.
Posłuchaj no, jeśli ci życie miłe, w tej chwili odwrócisz się na pięcie i wskoczysz z powrotem do dziury. Jaja należą teraz do nas i ukryłam je w miejscach, do których nie dotrzesz nawet za 1000 lat. Zresztą, nawet gdyby ci się udało, nasza specjalnie przeszkolona armia da ci wycisk i odbierze zgubę. Czy wyraziłam się jasno? Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, bardzo się zdenerwuję. A wtedy lepiej nie wchodzić mi w drogę. Ta, Bianka, kurde, próbuje być bardzo, że tak powiem, groźna, ale coś jej nie wychodzi, no bo po prostu, no, kto jej się boi oczywiście, no, proszę was, kto jej się boi? Ja przynajmniej jej się nie boję, bo nie ma czego się bać, bo ona w ogóle nie jest groźna, zacznijmy od tego. Ona tylko sprawia pozory, ale tak naprawdę w rzeczywistości tak nie jest. W ogóle bardzo nam się, znaczy bardzo nam, w sumie mi się na pewno podoba Spyro, pewnie też, ale nie wiem, czy wam się podoba. Bardzo mi się podoba jakby ten hub, który tutaj jest, nie? Po prostu wygląda on przepięknie i w ogóle muzyka, która nam tutaj towarzyszy, również jest piękna. Zresztą warto tutaj spojrzeć na oczywiście przewodnik, żeby zobaczyć, że tak naprawdę znajdujemy się w świecie wiosennej jutrzenki albo w rzeczywistości Sunrise Spring Home. Dokładnie tak, Sunrise Spring Home. I ciekawostka, jeżeli chodzi o Sunrise Spring Home, jest następująca. W Spyro Reignited Trilogy nazwa tego świata, czyli Sunrise Spring, tłumaczenie zostało zmienione na Aup Priantier, czy jakoś tak. Kurczę pieczone, ja nie umiem we francuski, tak więc jeżeli ktoś umie, to proszę tutaj się wyrazić jasno w sekcji komentarzy. I to jest jedyna ciekawostka, jeżeli chodzi o Sunrise Spring. Ponieważ tak, w przeciwieństwie do mojego let's playa ze Spyro 3, tego oryginalnego z 2016 roku, którego zacząłem bodajże w wakacje, prawda jest taka, że nie będę tutaj wam w ogóle mówił o ciekawostkach z oryginalnego Spyro 3, bo uważam, że nie ma to kompletnie sensu, z tego względu, że ogrywamy Spyro Reignited Trilogy, więc teoretycznie powinniśmy się skupić na ciekawostkach, które są typowo dla tej oto wersji gry. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powinno być. Jeżeli jesteście ciekawi natomiast ciekawostek z mojego let's playa z oryginalnego Spyro 3 z wersji Greatest Hits, to polecam sobie obczaić w playlistach. No już tam nie płacz, smoczku, kurde. Rozumiem, że dopiero co się narodziłeś, ale nie ma co płakać. Nie ma co płakać dosłownie, wiem, to się tak łatwo mówi, bo równie dobrze powinienem w taki sposób zwrócić uwagę dla normalnych dzieci, które się rodzą w szpitalach i płaczą, no ale no bez przesady, po prostu nie ma co płakać, idźmy dalej, po prostu zbierajmy klejnoty i słuchajmy, co mają nam do powiedzenia nam tutaj NPC-ci. Jezu, nie mów tak szybko, Michał, bo potem właśnie robisz takie babole. Mów na spokojnie, żeby cię wszyscy zrozumieli. Dobra. Jesteśmy teraz przed tym frajerem. Ha, tfu na ciebie, ale dobra, tobą się później zajmiemy. Nie mam zamiaru tobie na razie dupy zawracać. No jest nasz łowca albo hunter. Kopę lat. Dawno cię nie widziałem, ziomek. W sumie od 2 lat się nie widzieliśmy i ty się niewiele zmieniłeś w sumie swoją drogą. Ale przekaż nam. Przekaż nam teraz wartość edukacyjną, którą chcesz nam tutaj powiedzieć. Yo, Spyro! Patrz, znalazłem portal prowadzący do innego świata. Ale żeby się do niego zbliżyć, musisz poszybować. Wciśnij skok raz, aby zacząć, a potem znów, by poszybować. Za mną! I to jest coś, z czym trochę nie lubiłem. W sensie, to jest coś, czego bardzo nie lubiłem, jak ogrywałem normalnego Spyro 3. Ponieważ... Jeśli wciśniesz skok ponownie, będąc w najwyższym punkcie, poszybujesz dalej. Dobra, proszę mi nie wchodzić w zdanie, dobra? Nie lubiłem tego bardzo w Spyro 3 tylko i wyłącznie dlatego, że uważałem, że troszeczkę to jest niepotrzebne. Chociaż z perspektywy czasu, kiedy teraz gram w tę grę, uważam, że dobrze, że zrobili coś takiego jak taki, wiecie, tutorial przypominający, jak się gra w Spyro. Bo jakby takie osoby jak ja, które wracają po dłuższej przerwie, no mogą mieć, powiedzmy, małą amnezję i zapomnieć, jak się grało w tę gierkę. Szczególnie to jest skierowane dla osób, które dopiero co z serią się zapoznają, tak więc mają do tego prawo, żeby poznać na nowo kontrolki z tej gry, co nie? Widziałem coś błyszczącego w tamtej jaskini. Sprawdźmy to. Użyj manewru zawiśnięcia. Aby to zrobić, wciśnij akcję pod koniec szybowania.
No i lecimy z koksem. O, prawie bym zapomniał. Znalazłem to jajo. Coltrane. A czemu Hunter się tak w dziwny sposób przesunął? Tam na dnie z pewnością jest coś błyszczącego. Już miałem wskoczyć, ale zdaje mi się, że usłyszałem szum wody, a bardzo nie chciałbym się zmoczyć. Koty tak mają. No tak, koty tak mają. No w sumie ty się boisz wody bardzo, więc okej, rozumiem. Kumam, o co chodzi. Supermoc turbolotu. Kiedy przejdziesz przez pole supermocy wyglądające tak jak to, przez jakiś czas będziesz mógł latać. Okej, tutaj mamy portal, który pozwoli nam czasowo troszeczkę wyżej latać. Ja na razie się nim nie interesuję. I tak, może przejdę jakby do tego, dlaczego na początku tego to let's playa powiedziałem, że za duologię jest odpowiedzialne Toys for Bob, skoro Toys for Bob wydało jakby całą tą trylogię, przynajmniej tak niektórym się wydaje. Otóż niestety prawda jest brutalna, że Toys for Bob troszeczkę... Historia tego jakby Reignited Trilogy jest taka, że Toys for Bob nie do końca się wyrabiało z wydaniem Reignited Trilogy, co skutkowało tym, że za trzecią część nie jest odpowiedzialne Toys for Bob, a jest odpowiedzialne, uwaga, uwaga, bo teraz będziecie naprawdę zdziwieni. Tak więc nadstawcie uszy teraz, bo to naprawdę wam zniszczy dzieciństwo. Za Spyro 3, Year of the Dragon, jest odpowiedzialne... Sanzaru Games. Tak. Właśnie to są ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za Sly'a. Dosłownie. To są ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za naszego Sly Coopera, którego wszyscy znamy i kochamy i uwielbiamy. Tak więc... Niezły plot twist, co nie? I będzie można zauważyć w niektórych momentach, że gra została po prostu przyspieszona w produkcji. Nie mówię, że ona ma jakąś dużą ilość bugów, błędów i tak dalej, ale po prostu będziesz odczuwał trochę coś takiego jak pośpiech w produkcji. No swoją drogą w tych jaskiniach też Ami żeśmy uratowali, w sensie smoczka małego Ami. I ta brama zostanie nam otworzona wtedy, kiedy zdobędziemy 10 tych. Podoba ci się aktywny tryb kamery? Jeśli nie, wróć do trybu pasywnego. Dobra, niech będzie pasywny. W trybie pasywnym. Jeśli chcesz to zmienić, wystarczy poprosić. Dobra, niech tak będzie. W każdym razie, tak jak już mówię, żeby odblokować ten poziom, musimy mieć 10 smoczych jaj uratowanych, a jak wiemy, na razie mamy dopiero ich ile? 4 uratowane. No i w przewodniku już siedzimy tutaj 8 minut i 12 sekund, więc warto byłoby ruszyć dupę i iść już na jakiś poziom, a nie siedzieć cały czas i moczyć mordę w tym hub wordzie. Zresztą swoją drogą, może dajmy mu tutaj co nieco powiedzieć temu ziomkowi. Jestem spóźniony na obiad w klubie Tiki, a portal prowadzący do mojego domu właśnie się zepsuł. Może kiedy wykluje się jeszcze parę smoków, znów zacznie działać. No niestety, nie mogę ci tutaj w innym stopniu pomóc, dlatego że no sam nie mam tych 10 jaj, więc żeby ci pomóc, najpierw muszę zdobyć te 10 jaj, tak więc no sorry memory gościu, ale musisz sobie radzić sam. Widzę jajo na dnie jeziora. Wskoczyłbym po nie, ale nie chcę zamoczyć futra. Może ty je wydobędziesz. Aby zanurkować, gdy znajdujesz się na powierzchni wody, wciśnij szarżę. Gdy chcesz zaszarżować pod wodą, przytrzymaj szarżę. Okej. Więc Hunter jak zwykle obsrał zbroję, więc nie chce nawet tutaj nam pomóc. Więc z tego względu sobie zaraz po prostu popłyniemy na dno i zobaczymy, czy tam faktycznie jest jakieś smocze jajo. Być może jest, być może nie. W ogóle, jeżeli chodzi o to miejsce, to również jest jedna taka ważna ciekawostka i to jest tym razem powiązana z oryginalnym Spyro 3 z PS1. Mianowicie, kiedy mieliście piracką wersję gry, to tutaj pojawiała się Zoe i mówiła, że grasz w piracką wersję Spyro 3 i generalnie od tego momentu, kiedy pojawił się taki otóż komunikat, to gra zmieniała się diametralnie, w sensie takim, że niektóre klejnoty się wam w ogóle nie ładowały. Gra potrafiła ciebie wyrzucić na samym starcie do samego końca gry, gdzie kiedy stoczyłeś walkę z ostatnim bossem, to gra po prostu się wywalała i kasowała ci save'a.
Serio, takie rzeczy miały miejsce za czasów PlayStation 1, kiedy Insomniac trzymało pieczę nad Spyro. Spyro, mam specjalne zadanie dla Iskra. Spotkajmy się tu później, Zoe. Okej, więc Iskier aka Sparks po prostu na razie nie ma możliwości wykonania swojego zadania, więc po prostu popłyńmy na dno tak jak Hunter nas poprosił i zobaczmy, co tutaj w trawie piszczy. A piszczy tutaj dosyć sporo. Gra ma ogólnie 30 chyba dwa poziomy z całej gry, bo liczę też poziomy Sparksa. Tak więc, jako że chcę robić sesję co świat, to myślę, że wyjdą z tego 4, maksymalnie 5 sesji, tak przynajmniej mi się wydaje i chciałbym, żeby tak było. Jednakże nie wiem, czy mogę tego stuprocentowo obiecać. Co do Spyro 3, to tak jak mówię, na początku miałem podejście sceptyczne do tej gry, bo jestem bardzo przyzwyczajony do 2 i 1, aczkolwiek myślę, że teraz, kiedy sobie zagram z wami w tym let's playu w tym roku, to być może zmienię zdanie na temat Spyro 3 i będę uważał ją za jedną z lepszych gierek. Aczkolwiek mimo co, uważam, że ciężko będzie tej gierce przebić Spyro 2, bo Spyro 2 ma niepodważalny klimat. Niepodważalny, niepowtarzalny, jeden pies. Chodzi mi o po prostu, że ma taki unikatowy klimat, żeby klarownie się wyrazić. No i zbieraj to jajo. Bruce Lee! No i mamy 5 na 5 jajek, tak więc mamy wszystkie jajka z tego oto hubu zaliczone, mamy wszystko zebrane i teraz mamy tutaj tego oto ziomeczka, który chce nam coś powiedzieć. Skąd to wiem? Bo inaczej by tutaj nie stał i nie odpaliłby zaraz tego dialogu, który zaraz odpali. Właśnie wybierałem się, by popływać sobie na muszelkowej plaży, gdy nagle ni stąd, ni zowąd mój portal zniknął. Jeśli zdołasz znaleźć więcej smoczych jaj, to z pewnością znów zacznie pracować. Tak więc Foka Kłapacz ma bardzo duży problem. Niestety nie może dostać się do swojego jakby królestwa w wodzie, ponieważ no potrzebujemy znaleźć 14 smoczych jaj, bo portal się niestety zablokował. I w momencie, kiedy znajdziemy te 14 smoczych jaj, to mamy mu otworzyć ten portal, żeby on mógł wrócić do swojego królestwa, a my żebyśmy mogli po prostu sobie pobimbać trochę. A tak na serio to, żebyśmy po prostu mogli mu pomóc i przy okazji sami tam postuprocentować co trzeba. No. I mamy wszystko zebrane z tego oto świata. Poziom ukończony w 100%, dokładnie tak i mamy już 2% gry, 11 minut gameplaya, 16 sekund i myślę, że teraz przyszedł najwyższy czas, aby rozpocząć pierwszy poziom z gry. I standardowo tak jak to było w Let's Playu z 2016 roku, tak będzie tutaj. Zaczniemy sobie od poziomu postaci innej niż Spyro, ponieważ tak tutaj mamy więcej grywalnych postaci niż nasz tutaj ukochany fioletowy smok. I co więcej, uważam, że ten poziom powinno się na początku zająć za ten poziom, szczególnie, że są poziomy w tym świecie, które potrzebują jakby sekwencji tego bohatera, który tutaj jest uwięziony. A niestety lepiej to zrobić teraz, niż później się z tym babrać. Taka jest prawda, czyż nie? Plus w ogóle według Wikipedii, według gry te poziomy powinny się robić na samym końcu, bo one są oznaczone jako 6 poziom z 7, a jak wiemy 7 poziom to jest zwykle boss. Tak więc idźmy do naszego ulubieńca, naszego ulubionego misia skąpego jak nie wiem kto, totalnie skąpego skurczysyna Moneybagsa aka Bankiera. Spyro! No ty tutaj, kto by pomyślał? Czekaj, dlaczego ty nagle zniknąłeś po pokonaniu Ripta w Avalarze? Więc twoje odejście negatywnie wpłynęło na moje interesy, dlatego też nawiązałem współpracę z miejscową czarownicą. Cudowna z niej niewiasta. Wygląda na to, że bardzo lubi smoki. Ta, oczywiście Bankier aka Moneybags jak zwykle próbuje nas obarczyć winą za wszystko, bo to wszystko oczywiście jest nasza wina, więc dobra, mów dalej, ty moja ulubiona wyrocznio, która skazuje wszystkich za byle gówno. Za uwięzienie kangurzycy Shelly płacą mi prawdziwe kokosy. Ten wredny torbacz musiał mocno zajść za skórę biednej czarownicy. W każdym razie mógłbym pewnie niechcący wypuścić kangurzycę. Oczywiście, gdybyś uścił najpierw drobną opłatę. Ta, oczywiście, jeżeli chcemy
uratować tą kangurzycę, która tutaj właśnie została zamknięta w tej klatce, no to musimy oczywiście pójść z nim na ugodę i oczywiście, żeby on ją odblokował, a po prostu otworzyłby klatkę, to musimy to wszystko zrobić za drobną opłatą. Jak ja uwielbiam ten jego tekst. A, Spyro, twoja szlachetność mnie rozczula. Pewnego dnia ta cecha charakteru może wpędzić cię w kłopoty. Na razie jednak zawdzięczam jej majątek. Skoro może mnie to wprowadzić w kłopoty, to po jakiego chuja chcesz ze mną tutaj się dealować, ty obślizgły, obrzydliwy, gruby niedźwiedziu? Mam nadzieję, że docenisz przysługę, którą ci oddaję, wypuszczając cię. No i brawo, misiu. Co złego, to nie ja. Jasne. Ja tylko wypełniam obowiązki. Ja! Ej, czyżbyś był przedstawicielem smoków? Tak, jestem Spyro. Nie sądziłam, że poznam smoka. Kiedyś rządziliście całym tym światem, wiesz? A potem nagle zniknęliście. Puf! Mieszkały tu smoki? Nie wiedziałeś? Według tego, co mówią, to było z 1000 lat temu. A potem odeszły? Tak. Najdziwniejsze jest jednak to, że razem z nimi zniknęła stąd dosłownie caluteńka magia. Niektórzy twierdzą, że było tu tego towaru od groma. Latające okręty, śpiewające lasy, kamienie życzeń, co kto lubi. Jednak po odejściu smoków wszystko zniknęło. To dlatego niektóre z portali nie działają? Tak. Zaczynają wysiadać. Jeden po drugim. Cóż, trzeba wracać do domu i obmyślić plan. Wpadaj, kiedy zechcesz.